Serwus Minecraftowe świry, z tej strony Dealer i witajcie w kolejnym filmie z Minecrafta na moim kanale i w dzisiejszym odcinku zagramy z Doknesem na mapie... Z tym lepszym youtuberem, znaczy lepszym niż MWK w sensie. Dobra, już chciałem powiedzieć, że zagramy sami na mapce Dealer vs. Doknes. Tak, to jest mapa autorstwa Kanona, który stworzył ostatnią mapę Dealer vs. MWK. I dzisiaj stworzył taką specjalną odmianę, gdzie będę grać razem z Doknesem. Troszeczkę ulepszy też mapę. Możemy zachować sobie itemy po śmierci, włączyć bądź wyłączyć nederperły i grać w nocy bądź w dzień. My gramy chyba w dzień, gramy bez nederperł i zachowamy sobie itemy po śmierci. Okej. Okay. Tak. Co jeszcze Doknes? Co się zmieniło? Ha, nic takiego. Przed zagraniem możemy zobaczyć, że właśnie mapę stworzył Kanon. Proszę do windy! I mamy też zasady, które już znacie prawdopodobnie z filmu Dealer vs. MWK. Więc, czy chcemy granaty w grze? Tak, nie jest bardzo, gdzie mam granaty. Tak, ja też nie wiem. Można przeczytać, ale nie chcę się czytać, więc zagrajmy. A, stąd co więcej, są dwa granaty chyba. Mamy dwa granaty i musimy je dobrze wykorzystać. Tak, mamy dwa granaty, dokładnie. Zostawiam też skrzynkę, możemy ją postawić. No co do Oknes, ej, aż sobie tam... Nic. Nic? W ogóle tak milczysz, stary, już tak się szykujesz, tak się skupiasz, czy co? Na, nie, bo mnie nastraszyłeś trochę przed odcinkiem w sumie. Co ci zrobiłem? No... Aha, bo Doknes generalnie przed odcinkiem powiedział, ej stary, idę po kole. I ja tak pytam, a czy... Nie no, bo... Co? Nie o to mi chodzi. Co? Dobra, nieważne. Czy chodzi o to, że... Doknes chce bekać na mi odcinku, tak powiedział, że chce bekać. A nie, w ogóle, ludzie, ja już tu mówię milionowy raz, naprawdę. W sensie, ostatnio na grupę Styropian Dealera dzisiaj rano, tak patrzę post, że gdzieś tam coś powiedziałem niemiłego do Damianka. Ludzie, słuchajcie, no bo mówi. Przestań, Damian, znaczy Doknes. Ej! W sensie, no my się, to jest zabawa. Doknes, powiedz widzom, że się lubimy. Nie. Powiedz, ale wiecie co? Zemsta jest słodka. Nienawidzę go. Nie. Nie, dobra, co czekaj. Nie, teraz serio, bo już mam dosyć tych wszystkich komentarzy, że że on go obraził i się nie lubią. Ogólnie to słuchajcie, każda moja fanka niech napisze pod tym filmem hashtag Team Doknes. O Jezu, nie, nie musicie żywić, nie musicie pawać nienawiścią do Dealera, bo wiecie, no ja bym Dealera nie lubił, to z nim nagrywał. Dzięki Doknes, miło mi słyszeć takie ciepłe słowa z twojej strony. Bardzo ciepło, naprawdę. Ale cieplejsze. Jeszcze zostaje teoria, że wiecie, że nagrywał z nim tylko dlatego, by się na nim wybić, no. Takie też słysza, o. Nie, to jest na odwrót jest. W sensie ja chciałbym się wybić na Doknesie teraz. Aha, no. Doknes ma fanki Team Doknes i bardzo mu zazdroszczę fanek Team Doknes. Jestem strasznie ciekawy, stary, jak te granaty działają. W sensie to ma swój urok, że nie przeczytaliśmy, o co chodzi i teraz. No to zróbmy tak, ty się podstawisz, no to je przetestujemy. Ja ci powiem, czy szybko wybuchłeś, stary. No i to jesteś ty ze swoją miłością, bycie miłym. No. Dokładnie, to jest ten miły, słynny Doknesik. Proszę państwa. No, cześć, to ja Doknesi. W ogóle czemu ci rysuję jako Pikachu, stary? A no bo... Wyjaśnij, ja nie rozumiem. No właśnie, widzowie, wyjaśnijcie mi to. Czemu codziennie na grupę Styropian Dealera pojawia się kilka rysunków Pikachu? Ja nie chcę tych rysunków, ja kasuję. Wiecie czemu ja nie pokazuję mojej mamie fanartów? Żeby się nie pytała, dlaczego mnie rysujecie jako Pokemona. A mnie w spódniczce z Doknes... A nie, w sumie dlatego, że mam skina, ale... No, generalnie to... Dziękujemy za wszystkie słodkie fanarty, a jeszcze bardziej dziękujemy za te mniej przesadzone fanarty. Ja dobrze to ujęłem, nie Doknes? No... Dobra. Znaczy, dzisiaj widziałem fanarty na przykład, na którym Dealer ukradł mi ubranie. A tak, też to widziałem, nie, to dam przed odcinkiem tego fanarta. Straszne, czemu to robicie? Co to macie w tych mózgach, ludzie? Masakra. Dobra, już mam trochę tych generatorków sobie porobiłem. Nie wiem, czy nie zwolnić z tym. Ogólnie to zostałem ostatnie pytanie. Czy ja i Dealer może wiecie, no tam jakiś zakazany romansik mamy? Kurczę, nie, odmawiamy odpowiedzi na to pytanie. To jest pytanie bardzo personalne. O co ci chodzi? Doknes. Nie. Doknes! Czemu tak mówisz? Jakby nic nas nie łączyło. No nie no, w sumie wiesz, mamy siebie w polecanych. No zmienię to zaraz. Sorry, ale...
mówisz, traktujesz się przedmiotowo, Doknes. Nasz związek nie miał tak wyglądać. Nie miał być takiego, wiesz, traktowania się, że... Tak mówisz, a potem zobacz, jakie fanarty by dostawało na grupę z tymi tekstami. I pewnie będziemy jeszcze nadzy, zgaduję, nie? Będziemy nadzy, będziemy sobie gadać jakieś rzeczy o związku. No już to widzę. Czemu o tym mówię? Nie, przez to będą jeszcze gorsze fanarty. Nie, nie róbcie ich. Dealer, chyba masz jakiś problem ze sobą wielki, chciałbym ci powiedzieć, mój przyjacielu. Ty jesteś tym problemem. No widzicie, hashtag przyjaźń według Dealera. No co? Wiecie co, ja ogólnie tutaj przyjmę nową taktykę. No zdradź mi ją, Doknes. Opowiedz o taktyce nowej. Nie, chętnie posłucham o twojej nowej taktyce. Nie, naprawdę, stary, ja chętnie posłucham. Myślę, że wiesz, ciebie... Wiesz, ty jaki... dziok i w ogóle, ale stary, dawaj. Co jest? To myślę, opowiedz, że... wszyscy ciekawi. Jeżeli jesteś ciekawy, jaką ma nową taktykę, możesz napisać w komentarzu. No? Myślałem... Doknes, myślałem... No. Dawaj, stary. Czekaj, bo już zapomniałem, co ja myślałem w sumie, no. Oj, spokojnie, dealer. Do siebie też. Doknes, przytulając go do piersi. Doknes, czy ty naprawdę chcesz te fanarty? Czy, bo ja wrażenie, że on się mówi, że ty naprawdę chcesz takie fanarty. Ty, powiedz szczerze, czy ty żądasz tych fanartów? Czy ty chcesz, żeby tak wyglądały fanarty ze mną i tobą? Że się przytulamy na zwłóżku? No właśnie, stary, więc nie nakręcaj ich, okej? Okay? Nie nakręcaj. No nie, no spoko, nie mam zamiaru. Dziękuję. Nikogo nie nakręcam przecież. No dobra, mam nadzieję, w sensie nie wiem. Przed chwilą miałem wrażenie, że jednak nakręcasz, ale skoro nie nakręcasz, to... Cieszę się, naprawdę. Ja jedyne co nagrywam, to nakręcam to filmiki z Minecrafta. Polecam wejść na mój kanał i zasubskrybować, jeżeli tego jeszcze nie robicie. Zawsze się reklamuję. Nie słuchajcie, no zawsze się reklamuję, spokojnie. To trzeba przewidzieć, jeżeli jesteś tam na kanale moim generalnie, to przyzwyczaj się, że Damian na każdym filmie musi wspomnieć, żeby ludzie wbijali na jego kanał, ponieważ jest materialistą i jedyne co patrzy, to liczby na kanale. O, ale no, myślę, że zaczął z tobą gadał, koleś. Ale ci powiedziałem. Ale mi powiedziałeś. Ale się teraz wstydzisz, co wstydzisz? Ale się, o nie! Wstydzisz się spojrzeć samemu sobie w oczy. No. Tak myślałem. Kurde, teraz chciałbym coś kupić, ale za bardzo... Masz jakieś głupie rozkminy w ogóle. Czekaj, bo to coś muszę wymyślić. A, wiem co, muszę jeszcze kupić to, muszę kupić, yeah! Ostatnia rzecz, to pyk. Jeszcze trochę tego, pyk. Się przyda, naprawdę się przyda. W ogóle bardzo fajnie, że wam się podobały te filmiki z tej mapki. Jeżeli chcecie więcej, to w sumie ja jestem skłonny nagrać jeszcze. I pamiętajcie, że u Doknesa będzie jutro też filmik. To tak. Teraz chyba to jest czas, powiedzieliśmy. Taki mist z ciebie reklamowania się, stary. No bo mi groziłeś, no to się bałem potem w sumie. Aha, no o to chodzi. Głupio ci przed samym sobą, spojrzeć sobie w oczy nie możesz pewnie w nocy. No weź ty przestań wymyślać. Ej, co ty tam, dealer, daj ty... O nie! Co? O nie, dobra. Nic. Dealer, daj mi jeszcze chwilę, ej, kumplu. No nie. Nie ma kumplu. Nie ma kumplu. Przed chwilą mnie wyzywałeś. Jak to cię wyzywałem, ej, dealer? Kacę. No przed odcinkiem. Mówiłeś do mnie brzydkie słowa. Ty kłamco, ty jeden, ty. Dobra, wiesz co, jednak... No chodź tu. Co było przed nagraniem, zostaje przed nagraniem. Ludzie nie będą wiedzieć. Ja cię z chęcią zabiję. Oho, ja to wytnę. Będzie takie, ja cię z chęcią zabiję. I wiedzieć, że jesteś jak jeden z twoich szemranych kolegów. Ale nie, to nie tak, no to oni nie są źli, no, to są... Po prostu, co, no? Po prostu czasami sobie tak myślę w sumie, że strach się bać niektórych sytuacji. Nie są źli, no, jest... ale strach się bać generalnie, tak, to ma sens, to ma sens, strach się bać, ale spoko jest. O, już pluje, No. Diamentowymi spodniami, co jakiś prawdziwy bogacz, nie jakiś podrabianiec. No to jest właśnie Minecrafter. Znany Minecrafter pluje na swoich widzów. Widzów? Ty się widzem nazywasz. No stary, subskrybujecie i to nie od dziś, nie żeby coś. No więc... wiecie co, sobie wchodzę na mój kanał więc i patrzę, słuchajcie. Jeden dzień temu, taki właśnie z jego przyjaciel. Nie, chwila, to jest to właśnie. Słuchajcie, ja jestem widzem, też Doknesa jestem widzem, oglądam odcinki czasami, więc zobaczcie, jak Doknes traktuje widza. Zobaczcie, jak Doknes obraża widza i jak mu grozi. Ty kłamco, ty. No, jak kłamco, po prostu podsumowałem inną perspektywę, prawdziwą również. Ej, ała, ej! Ty, ziombel! Pff. Nazywaj mnie swoim ziomblem!
Jestem twoim widzem, nie ziomblem. To nie fair. Że jestem twoim widzem? A, i teraz nie możesz być niemiły dla mnie, co, cwaniaku? Co? Cicho tam bądź. Masz też jakieś kompleksy, kurde. Kompleks widzę do Knesa. O nie, com trolls, jump, auto jump, off. Dobra, idziemy dalej, halo, halo, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Darkness. No to kolejny odcinek pomysłów i dekoracji w Minecraft. Darkness. O, Bobek! Czemu mi to zrobiłeś? No Bobek! Jestem twoim widzem, stary. Czemu mi to robisz? Czemu mi to... Czemu, Darkness, nie molestuj widza, już wiem jaki będzie tytuł odcinka. Gdzie ten granat miał wybuchnąć? Ups! No nie! Darkness molestuje widza. Dealer! Tak nie mów! To jest tytuł odcinka! Ja ci dam zaraz, molestuje widza, ty! No a co robisz? Nachodzisz mnie! Rzucasz we mnie granatami! Czy normalnie youtuberzy rzucają granatami swoich fanów? Nie, ale rzucają koszulkami. No, rzucasz, rozbierasz się i rzucasz koszulkami. Spoko, spoko, nie. Nie pytam, nie pytam. Chyba, że o zdrówko, bo się cię martwię. Witam, o zdrówko pytam. Damian. O, już coś bliziutko. Daj mi się dotknąć. I co, i co, i to tu jest jednak z bokiem. W ogóle nie wiem, czy widziałeś, ale ostatnio jakaś narysowała nasze hybrydy, stary. Hybrydy, hybryda ciebie, MWK i mnie. O nie. Nie róbcie tego. To jest złe. To ma dużo lajków. A i super dolerci. Super słodkie jak Darkness. I hiper... fajne jak ja. Darkness. Czemu nachodzisz, widza? Przestań mi nachodzić. Yes. No. I co? To też nie zadziałał granat. I co? I co? Wiesz co, ona chyba nie działa, po prostu na środku teraz zauważyłem. Spadła, nie, nie, gość, nie, typie. No nie, Darkness. Chodź tu, dealer. No Darkness. Co, co, jak tam się bawisz, dealer? Bardzo fajnie, ale chyba czas cię zabić, wiesz? Ooh, yeah. A może nie, stary? O! Ej, czekaj, dlaczego? Dlaczego ja zginąłem, a ty nie? Ej, czekaj, 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 czekaj. Ciekawe czemu. O! Stary! Co? Cześć! Dzień dobry! Leciałem do ciebie! Okej, okay, więc jak widzicie, w ogóle ludziskała minę z kim troszeczkę dzisiaj. Ale się wkurzą, stary. Nie, dobra, nie za stary, za wielki, wielkie zagranie. Rewanż u mnie! Dokładnie, rewanż u Darknessa już jutro na kanale. Więc wielkie dzięki za obejrzenie ludziska, jeżeli się podobało, to koniecznie za łapkę w górę. Wielkie dzięki też Canon jeszcze raz za stworzenie tej mapy, naprawdę fajnie się grało. Jeżeli chcecie sami, mapa w górę, dokładnie, mapa w górę. Jeżeli chcesz stworzyć mapę dla mnie, Darknessa, czy coś w tym stylu, to możesz wstawić na grupę styropianu Dillera. Tak, więc do usłyszenia już pojutrze. Cześć. Servus, minecraftowe świry. Czy ty właśnie obraziłeś moich widzów? Nie, czy ty właśnie obraziłeś moich widzów i powiedziałeś, że są świrami, stary? Nie. To dobrze, cześć.